Radio Kulinarne. Podcast dla tych, którzy kochają smaczne i zdrowe życie. Maja Dudkiewicz i Bartosz Wilczyński. Mamy wilczy apetyt na życie, nie opowiadamy głodnych kawałków. Rozmawiamy z lokalnymi producentami, odkrywamy tajemnice wina i jedzenia. Poszukujemy miejsc, które warto odwiedzić. Podróżuj z nami. Podróżuj z Radiem Kulinarnym. Księgi Pajdoszów w Jakubowie. Taki przewrotny i nawiązujący do twórczości Olgi Tokarczuk, tytuł nadaliśmy kolejnemu odcinkowi naszego podcastu. Tytuł przyszedł nam do głowy po wysłuchaniu opowieści winiarskiej rodziny Michała Pajdosza i jego mamy Bożeny Pajdosz oraz po poznaniu Jakubowa, w którym mieszkają. To jest mała wioska w województwie dolnośląskim niedaleko Głogowa. Są tu domki z czerwonej cegły, jest park. Zrujnowany, ale nadal broni się urodą. Z uroczym i klimatycznym, a także zrujnowanym małym pałacem. To też niesamowita historia i rodziny Pajdoszów i samej wioski. Jakubów pamięta czasy Mieszka pierwszego. To właśnie tutaj położone jest z X wieku sanktuarium świętego Jakuba, które leży na szlaku pielgrzymkowym zwanym po hiszpańsku Camino de Santiago. Szlaku, który wiedzie do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. Jakubów to miejsce na ziemi Michała Pajdosza i jego mamy Bożeny Pajdosz. Michał jest winiarzem, został nim w młodym wieku, gdy zmarł jego ojciec zostawiając mu winnicę. I wtedy się zaczęło. Michał został obarczony wieloma tytułami: typu młody, zdolny, po prostu król, król hibernala. Ed Sheeran pił jego wino. No cóż zrobić? Zdolna z niego bestia, z Michała, chociaż Ed też jest niczego sobie. Nas, Michał, wziął w podróż po swoim Jakubowie. I nie zaczęliśmy od winnicy, a od parku z pałacem, od sanktuarium świętego Jakuba zrobiliśmy skok w przeszłość do historii zamierzchłej, o której Michał z wielką swadą potrafi opowiadać. Poznajcie jego Jakubów. To jest jedna z większych akacji, jakie w życiu widziałem, szczerze powiedziawszy. I tutaj dzięcioły przy, przynoszą szyszki z innych drzew, wtykają je w korę i wydziebują nasiona często. I to jest twój Jakubów? Bo jesteśmy w Jakubowie. Michał Pajdosz. Tutaj mieszka Tutaj też tworzy swoje wina, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Chciałam Cię zapytać właśnie o ten, o Jakubów. Niewielka wioseczka, to jest Twoje miejsce na Ziemi? Jesteś młodym człowiekiem. Ludzie szukają, yy, szukają swoich miejsc. Czy Ty jesteś tym szczęśliwcem, który znalazł? No to ja chyba nie, to nie ja szukałem, ale to, że, że to miejsce się znalazło. No to faktycznie niesamowity przypadek, bo do Jakubowa zaciągnął nas po prostu południowy stromy stok, który ładnie się nadawał na winnicę a dopiero po kilku latach. Kupiliśmy tutaj, tutaj dom i, i po, zaczęliśmy poznawać wioskę, która okazała się i prastara, i prześliczna, e, i, i, i z bardzo dobrą energią, z, z ciekawymi ludźmi. E, także naprawdę ta, ta decyzja o tym, gdzie spędzę starość, podjęła się troszkę za mnie, ale jestem z nią jakby w, w pełni szczęśliwy. I teraz jesteśmy w jednym z takich historycznych miejsc. Zaczęliśmy od pięknej alei grabowej. Drzewa stykają się koronami. Mówiłeś wcześniej, że tutaj w ogóle ludzie przychodzą robić sobie zdjęcia, tak jest pięknie. Nie no jasne, tam po drugiej stroje, stronie Alei mamy, mamy romantyczne ruiny pałacu, jeszcze niedawno zabezpieczone, bardzo estetyczne, więc tak, i na winnicy często lądują pary młode na sesje fotograficzne i tutaj w parku. Poza tym często w parku pasą się konie, co do, 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 jakby dokłada tylko e, wdzięku temu całemu parkowi i, i okolicom pałacu. To co przejdziemy się ale grabów, żeby zobaczyć pałac. Pałac, zamek? Pałac, pałac. XVI-wieczny pałac, taki jakich tutaj było wiele. Zresztą wcale niepotężny, bo to malutka mieścinka, więc i ta główna posiadłość wioski nieduża. No tutaj praktycznie w każdej wiosce naokoło jakiś pałac jest, albo istnieje jeszcze założenia parkowe wokół pałacu i jak się człowiek zastanowi, jak tutaj to życie mogło wyglądać 100 czy 150 lat temu, no to, to naprawdę można popuścić wodze fantazji i przenieść się w nieźle odmienny świat. Ty jesteś miłośnikiem historii. Od razu to słychać i widać. Wiesz, ja nie wiem, ja zawsze byłem w szkole fanem matematyki i fizyki, a historię uczyłem się jak za karę, bo to... Nie lubiłem przedmiotów, w których ocena jest wprost proporcjonalna do czasu, który się poświęci przy książce. No, Tam wiele trzeba było rozumieć jeszcze wtedy tak mi się wydawało, a po prostu ryć z książki. Teraz oczywiście tego żałuję i, e, i staram się trochę nadrabiać, e, ale ta, ta żywa historia, ta historia wokół mnie, poza tym spotkałem też ludzi takich jak chociażby Krzychu Fedorowicz, którzy są rozkochani w historii swojego miejsca i, i jak widzę ile ciekawych historii, mega inspirujących potrafi się wyciągnąć z przeszłości, no to, e, no to aż się patrzy na to z zazdrością i, i też się chce poznawać tą swoją lokalną historię. Park przy zamku też jest y, piękny. Jest staw. Jest tu w ogóle gdzie zaczerpnąć świeżego powietrza, w ogóle tak sobie troszeczkę y, pocilować. No o Kurczę, Jakubów to, to kwintesencja chillu eee, Przecież mamy tutaj wzdłuż całej wioski rozciągnięty jest rezerwat przyrody Z, z szlakami pieszymi, z jakimiś ścieżkami edukacyjnymi, bijące źródła Właśnie stary, e, już lekko zdziczały park Który od zawsze był raczej parkiem takim w stylu angielskim Raczej dzikim, chaotycznym, nie, nie super ułożonym, francuskim e, Tak do tego te ruinki Całe zabudowania przypałacowe, w których może kiedyś będzie się produkowało wino, to się jeszcze okaże. Także tak, no miejsc. Poza tym sama winnica i jednak spokój, który tam można znaleźć. Już kawałeczek za wioską wśród wzgórz w małej kotlince. Tak, jest tu sporo miejsca do, do, do wyłapania spokoju. Dobrze, do kotlinki dojdziemy, a teraz pójdziemy chyba do najstarszej części Jakubowa, i to jest hit. Bo z, której, z którego roku jest ta część? E, no jeżeli mowa o, o wzgórzu za, za kościołem, no to mówimy o, o 991 roku i, i pierwszym kościele w Jakubowie z, z nadania mieszka pierwszego na miejscu starej Pogańskiej świątyni. E, no także tutaj. Um, od, można już śmiało powiedzieć, że od Tysięcy lat ludzie, ludzie czuli się dobrze i coś w tym, w tym miejscu znaleźli i chcieli się tutaj jakby osiąść. A obecny kościół to XIV wiek budowla z kamienia polnego. XV-wieczne malunki na, na sufitach, na ścianach jeden z najstarszych dzwonów w Polsce, XV-wieczny. Także no, niesamowita historia tak małej mieścinki. Nazwa Jakubów jest jakby wprost związana ze świętym Jakubem. Za czasów niemieckich wioska nazywała się Jakobskirch, czyli kościół jakubowy. Potwierdzone pielgrzymki są tutaj od XII wieku. Ciężko sobie to wyobrazić, że z państwa wielkomorawskiego i z innych terenów Europy przybywały tutaj pielgrzymki już, już 800 lat temu. No i później, wiadomo, przez średniowiecze i gdzieś tam okolice XVI-XVII wieku to pielgrzymowanie po, po całej Europie kwitło. Najważniejszy i najpotężniejszy szlak europejski pielgrzymkowy, czyli, czyli Camino. O Jakubowie się po, mówi jako o takim polskim Santiago, jest to najważniejszy punkt tego szlaku pielgrzymowego w Polsce. Tak, nawet gdzieś tutaj możemy na tablicy przeczytać, że, że w XVIII wieku, w trakcie odpustu, nie starczyło dwudziestu kilku księży, żeby, żeby wszystkich pątników wyspowiadać. A do dzisiaj zdarzają nam się u nas w pokojach gościnnych pielgrzymi, którzy faktycznie z, z Polski zaczynają podróż do, do Santiago wielomiesięczną, kilka tysięcy kilometrów. Niesamowicie ich widzieć na samym początku tej drogi, jak mają jeszcze sobie tyle werwy. Pewnie gdybyśmy ich spotkali gdzieś tam w okolicy granicy francusko-hiszpańskiej, <sum> mieliby nieco inne nastawienie, ale, ale no to jest niesamowite, jakie, jakie siły pchają ludzi do takich wyczynów. A ja się cieszę, bo przyjechaliśmy tutaj z Krakowa, a w Krakowie tak naprawdę zaczyna się w ogóle polski szlak. Tam też są właśnie jest szlak, w którym pielgrzymi zaczynają iść i dochodzą właśnie. No, to. A, a szlak jest e, bardzo dobrze oznaczony w terenie i, i cały czas to oznaczanie w terenie trwa, cały czas jest to doinwestowywane, do więc naprawdę powolutku można by było wyjść z Krakowa i podążając symbolem muszli w, w wzdłuż leśnych duktów dojść chociażby do Jakubowa i, i później dalej na zachód. No i tak pół roku można sobie zaplanować, prawda? Przynajmniej... Każdemu w życiu, żebym mógł znaleźć tyle wolnego. Dobrze, wchodzimy na dziedziniec. No, i to jest naprawdę perełeczka. Coś pięknego. No tak, no ciężko sobie wyobrazić, że, że to stoi tutaj od XIV wieku. No wyobraźmy sobie niedzielną szef w XIV wieku, kiedy ktoś przyjeżdża konno, więc na pewno jest jakiś parking dla powozów, jakaś może stajnia tymczasowa, może jakiś stajenny, który musi się tymi wszystkimi końmi ludzi, którzy są namszy, zająć. Poza tym, pewnie z okolicznych wiosek tutaj zawsze w dokumentach podawano, podawano że do parafii należało co najmniej 7, osiem wiosek, także tu z całej okolicy ludzie, ludzie ściągali pewnie w niedzielę. Wokół kościoła pewnie kilka drewnianych chałup i tyle. No. Ale tak, można, można sobie to wyobrazić. Można sobie to wyobrazić, bo tu naprawdę jak się wchodzi, no, pomijając zielone ławki, jak najbardziej współczesne, ale drewniane, no to, to stoimy przed pomnikiem historii. Piękne płaskorzeźby. Rycer, rycerz i A to... Jego... Uh, dama. Tak, tak, jego dama. To... Wokół i w murze, wokół kościoła i, i w ścianach kościoła wmurowane są płyty nagrobne, głównie właścicieli posiadłości. Jak każda z takich większych posiadłości one na przestrzeni lat przechodziły z rąk do rąk. Większość tych rodzin tutaj jest, jest upamiętniona. Są mnóstwo ciekawych detali. Jakieś czaszki, jakieś klepsydry, właśnie święty Jakub przedstawiony z jakimiś dwoma smokami, naprawdę. Kawał, kawał ciekawego rzeźbiarstwa. A za świątynią mamy już dziki park czy dziki las. No tak, rezerwat przyrody i miejsce nie tylko chroniące czy to rodzaj czystej takiej nizinnej buczyny, czy takie podmokłe grądy, ale też miejsce chroniące wzgórze, na którym mieściło się pierwszy kościół, ten z X wieku, wzgórze, na którym mieściła się warownia, w którym w przekazach podawany jest w XIV wieku w trakcie rozbicia dzielnicowego więziony był nawet któryś z książąt polskich warownia ta, ta wczesnośredniowieczna została zniszczona w XVIII wieku teraz to już jest tylko rezerwat przyrody i jesteśmy u stóp e, świątyni w parku co to jest za budowla i ten pomnik? To jest taki mal, malutki kamienny nabocik nad, nad miejscem, gdzie, gdzie wybija źródło. Jesteśmy tutaj stosunkowo wysoko na, na wzgórzach dalkowskich i w miejscu, gdzie gwałtownie kończy się to wywyższenie już w stronę, w stronę Odry i w stronę płaskiej Doliny Odry, bije sporo źródlisk, no i jesteśmy przy jednym z nich, które ludzie sobie upodobali i... Jest legenda. Jest legenda. Ponoć, ponoć jest świetna na, na wzrok i, i na płodność. I to od, tak jak mówiłem, od setek lat słynie z tego. Jest cudowne. Nie wiadomo, czy trzeba pić, czy się podmywać, ale ale każdy tutaj e, czuje, że, e, że w tej wiosce jest, dzieje się dużo dobrego. No my przez wiele lat w ogóle nie piliśmy innej wody niż, niż z tego źródła. Poza tym mnóstwo ludzi w okolicy tutaj przyjeżdża, bierze tą wodę do kawy, do herbaty, dla rybek, do, e, do oczek wodnych, także, także woda e, znana w okolicy, a, a stoimy pod piękną rzeźbą, e, podpisaną Jakobus Major, czyli Jakub Wielki, Jakub Większy. Rzeźba, która już, jak tu mieszkaliśmy, była ukradziona, znaczy została podjęta próba kradzieży tej, tej rzeźby. Okazało się, że jest za ciężka, złodzieją spadła, Jakubowi odpadła głowa i. Później... Czyli Jakub nie dał się porwać? Nie, nie kompletnie nie chciał zostać ewidentnie tutaj. Dobre trzy lata leżał w szpitalu, wrócił nie dość, że ładnie, ładnie naprawiony, to, to jeszcze. Może troszkę niesłusznie, no bo jednak nie warto chyba zmieniać stuletniej rzeźby, ale miał dołożoną muszlę świętego Jakuba, czyli ten lokalny symbol i, i duży kapelusz, też często przedstawiany ze świętym Jakubem. Dobrze, idziemy się na napić. Źródełko sobie tutaj wypływa. Ptaki śpiewają. A woda wypływa. Zmuszli. I tak dreptając, przez zarośnięty park, przez pola i łąki, dotarliśmy do winnicy. Odpoczywając w cieniu jednego z drzew, pytaliśmy i słuchaliśmy historii Michała, tego, jak to się stało, że został winiarzem, i to winiarzem, o którym mówi się w samych superlatywach. Jak się człowiek robi coś z pasją, to chłonie całym sobą, wiesz? To po prostu jest ping i zapisane. Nie musisz się tego uczyć, to, to po prostu przychodzi samo. A jak się jeździ z jednymi z winiarzami, i z drugimi gdzieś na Morawy, i do Niemiec, i do Szampanii, to w końcu się tym przesiąka. To kiedy się urodziłeś winiarzem? Kiedy się urodziłem winiarzem, no w 2013 tak naprawdę w trakcie wakacji, kiedy, kiedy tato zmarł winnica była już spora, posadzona, ale jeszcze część nie owocowała, bo wiadomo, że tego wina będzie dużo i, i wydawało mi się to tak naturalne, że tego nie można zmarnować. Potem się okazało, że to nie dla wielu ludzi nie jest takie naturalne, że, że, że jakby pociągnęliśmy to z mamą. Dla nas myślę, że zawsze było. Więc 2013, pierwsza fermentacja w życiu, i, i od razu poszło i na konkursy, i dobrze sobie poradziło, i do legalnej sprzedaży także. To wtedy uwierzyłeś, że to wszystko się może udać? No, na no pewnie gdyby wtedy nie było nam tak łatwo zrobić dobrych win, które yy, po prostu ludziom smakują. No to nie byłoby tak łatwo zachować tej determinacji, bo to jest kupa ciężkiej pracy. Na początku robiłem to sam, jeszcze wtedy bez mamy. Mm, także no, gdyby efekty tego wszystkiego były kiepskie, to pewnie, pewnie i motywacja byłaby dużo mniejsza, i wiara w to wszystko, że się może udać, i wiara w kolejne eksperymenty i w rozwój, i w dosadzanie winnic. No jakby wszystko to jest zależne od satysfakcji tego, kto to wino wypija. Ojciec pojawia się w naszych rozmowach bardzo często. Stoimy w winnicy, która jest również owocem jego pracy. Jaką rolę w twoim życiu i w tej pasji odegrał ojciec? Czy jest dzień ojca No Dada no, no, piękny z okoliczności. Wiesz co, no my zawsze byliśmy ludźmi pasji, więc yy, ja na przykład przez całe liceum prowadziłem swoją pasiekę, więc pamiętam sytuację, gdzie, gdzie tato po, podirytowany moją nudą na winnicy mnie wyganiał z tekstem, że z niewolnika nie będzie pracownika, no bo ja mam swoją pasiekę i on mi nie pomaga kręcić miodu, czy dźwigać tych całych korpusów, czy, yy, czy wszystkich innych rzeczy związanych z, z pszczelarstwem. No to dlaczego ja w jego pasję, bo to jeszcze wtedy była tylko i wyłącznie jego pasja, Mam, mam być, jakby, zaprzęgany. No i e, ja później miałem jeszcze inne pasje. Tato to wcześniej miał wędkarstwo, któremu też był poświęcony w całości. No ale to de facto od niego dostałem cały starter pack, zestaw narzędzi, zbiorników, posadzoną dorosłą winnicę. Trzeba było tylko to e, wziąć za rogi i, i to zrobić. Ale podpatrywałeś go od samego początku? Nie, 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 to ja studiowałem Kiedy tato tutaj robił już coraz większej ilości Oczywiście ja tym winem jakby przesiąkałem No bo kiedy zasypiasz w pokoju Gdzie stoją ki stoi kilka butli I tam jest bul, bul, bój. No to raz, że przyjemnie się zasypia Stężenie dwutlenku węgla jest większe Co pewnie też poprawia Zasypianie, nie no, żartuję Ale w, jakby naturalnie pamiętałem Pewne praktyki ze zbiorów, kiedy przy tym byłem ale, ale cała enologia Czyli całe robienie wina To już zupełnie nowa rzecz, ja miałem E, parę miesięcy, żeby się na to przygotować, więc książki poszły w ruch, e, internet, jakieś artykuły. E, sporo pytań do, do, do przyjaciół, których odziedziczyłem po tacie w sumie, e, chociażby w inny trójkąt. Mm, więc. E, nie, to było wszystko od nowa nauczone, więc, więc jakby e, niestety nie. Nawet później miałem trochę może żalu do siebie o to, że nie zacząłem się trochę wcześniej mm, interesować, ale to takie pewnie. Tylko moje jakieś przytyk samemu, samemu sobie, a, a trzeba się było tego nauczyć od nowa. To miejsce i ta winnica od samego początku jest naznaczona również. Palcem ojca, tak? Zaczynał tutaj, i ty potem to rozwijałeś, ale ona y, od samego początku nie wyglądała tak jak teraz. No, nie no, miejsce, w którym stoimy, to um, jeszcze 5 lat temu było gęsty samosiej, sam, jakby las, który sam się tutaj posiał, brzozowy, mnóstwo żarnowca, mnóstwo dębów, więc, e, więc stoimy na młodej winnicy, która posadzona jest w 2017, nowe 2,5 hektara. E, no, ogrom pracy, którą włożyliśmy tutaj w przygotowanie tego terenu. Mam nadzieję, że będzie teraz procentował na lata, no bo sami widzicie, że stoki strome, słońce praży, przewiewnie, widoki po horyzont, wszystko czego winorośl potrzebuje. No i jesteśmy, można powiedzieć w absolutnie jednej z najpiękniejszych winnic również widokowych, i myślę, że jeżeli chodzi o te poszczególne parcele, również świetnych, jeżeli chodzi o robienie wina, jakbyś nam mógł opowiedzieć od tamtej strony, kiedy ojciec zaczynał, jak ona się rozwijała ta winnica? No tak, no to w, e, pierwsza działka to był gdzieś okolice 2000, 2001 roku, to, to ja wtedy jeszcze kończyłem podstawówkę. E, tato uprawiał pierwsze krzaki jakby do, dojazdowo, dojeżdżając tu z, z Polkowic, więc to też nie, nie, mo nie mogła być taka troska pełna, chociaż było tych krzewów na tyle mało. To też jest kwestia skali. Wtedy, jak mieliśmy 400 czy 800 krzaków, to się wydawało, że już tego jest, tego jest naprawdę dużo. No Teraz mamy kilkadziesiąt tysięcy i dalej chcemy się rozwijać. Ale no tak, tam za tymi dębami pierwsza działka i pierwsza winniczka taka próbna, gdzie na kilkunastu arach było kilkadziesiąt odmian, ta to czasem winifikował w dwulitrowych butelkach. Rozlew prowadził do takich małych kubusiów 02, żeby jakkolwiek mieć partię, żeby ją zbadać, żeby zobaczyć, jak ona się zestarzeje i żeby móc podejmować decyzję, co rozsądnie. Dalej. I, I faktycznie sukcesywnie to robił. Tam były spore, też takie brzozowe samosieje, które też karczowaliśmy. No i już na tej pierwszej winnic, winnicy był, był Hibernal, była Sibera, czyli rzeczy, które do, do dzisiaj mamy. E, wiadomym było, że. Wtedy klimat i, i teraz, no, nie możemy nie, nie pominąć tych różnic. Tamte wina miały często po 10% alkoholu, były zupełnie wytrawne z wysoką kwasowością, a teraz mamy, mamy czasem problem z, z za, niską kwasowością i z za wysokim cukrem. Także odmiany, które wtedy na tej pierwszej winnicy próbnej mogły sobie nie radzić, takie jak Zweigelt czy Ryzling, ze względu na to, że były późne, no teraz spokojnie już, już mamy w dużej ilości obsadzone. No ale ta praca u podstaw, którą wtedy, wtedy tato wykonał, no jest nie, nie, do, nie do jakby oszacowania, jaka to jest wartość. Zresztą ja w tym roku miałem też taką e, refleksję na temat przymrozków, że skoro ja odkąd robię wino nie miałem problemów z przymrozkami, no to to nie jest wcale moja zasługa, tylko to ile kilometrów tutaj tato po okolicy objechał, żeby znaleźć to miejsce, które który znalazł. No, także to, co się sprawdzało, rozsadzał. Większość sadzonek robił sam, więc to też ma wpływ, wydaje mi się, na jakość tego wina, że to no, owoc jest troszkę mniejszy, wzrost troszkę słabszy, ale, ale koncentracja większa. Zresztą sam dalej próbuję trochę sadzonek robić i, i, i sporo tych sadzonek nieszczepionych sadzić. No i w 2014, już po śmierci taty, posadziliśmy tą parcelę tam na dole, gdzie wtedy po 13 rondo z regentem dały fajne wina, tam miejsce jest jednak troszkę słabsze, więc jakby jeszcze budowałem tą bazę bezpieczeństwa opartą na, na hybrydach. A w 2017 roku nowe 2,5 hektara już głównie winifery, Pinot Noir, Chardonnay, Zweigelt, Straminer, sporo Rieslinga, także yy, będą ładne wina. Po winnicy do piwnicy trafiliśmy. Michał pokazał nam, co dobrego trzyma w swoich beczkach. Jak rozwija się jako winiarz, jakie pomysły chodzą mu po głowie. Próbowaliśmy do późnej nocy. Beczka po beczce. Jesteś młodym winiarzem, ale już bardzo doświadczonym. Powiedziałeś, że jak gąbka chłoniesz, to wszystko, co się wiąże z zrobieniem tego wina. Jesteśmy w piwnicy, która moim zdaniem jest najlepszym przykładem twojej filozofii, wczoraj spędziliśmy tutaj cały wieczór próbując praktycznie z każdej beczki. I tak jak sam mówisz, polubiłeś eksperymentowanie, mieszanie. Komponowanie. Czy to jest taki Twój sposób na zrobienie idealnego dla ciebie wina? Aj, kurczę. Nie wiem, nie wiem, czy potrafiłbym w ogóle określić, jakie jest dla mnie idealne wino, ale na pewno, szczególnie w przypadku czerwieni, podążanie tylko i wyłącznie za jednorocznikowym, jednoodmianowym winem może być. No może być pewnego rodzaju loterią. W momencie, kiedy nawet jedną odmianę zwinifikujemy na kilka różnych sposobów, wykorzystamy kilka różnych beczek, a później to złączymy, no to już to samo wino mamy bardziej um, wielowymiarowe, um, bardziej złożone. A tym bardziej, jeżeli jeszcze biorzemy sobie pod uwagę łączenie roczników, gdzie jednemu rocznikowi z zasady może brakować kwasowości, a drugi może tą kwasowość mieć i mogą się pięknie połączyć. Także w wielu poważnych regionach winiarskich, nawet złożone kuparze się robi i jest to normalna praktyka, a jest to narzędzie z ogromną mocą. Ale jak sobie komponujesz, jak sobie. Wymyślisz swoje wina, to tak naprawdę nie dążysz za wszelką cenę do idealnego powtórzenia. Tak jak sam powiedziałeś, w przeciwieństwie do wielu dużych winiarzy, tak naprawdę co roku, że tak powiem, patrzysz indywidualnie na to wino. Jasne, jest bez dwóch zdań. My w ogóle rok do roku robimy wino inaczej. Ja sam się dziwię, że, że wiele ludzi uznaje nasze wina za konsekwentne, a w sumie ja też się tak uznaję. I okazuje się, że, że jednak te pierwszorzędowe, jakby aromaty i smaki, odmiany, są często na tyle silne, że, że nawet jeżeli odmianę zwinifikujemy na diametralnie różne e, sposoby, choćby e, hibernal orange i, i hibernal stare krzewy, który był tłoczony w całych gronach i fermentowany w beczce na, na dzikich drożdżach, no tam wciąż można znaleźć tego hibernala e, w głębi, który, który się nie zmienił, także no, to jest ciekawe obserwować takie rzeczy. Ale zacząłeś mocnym Uderzeniem, chciałoby się powiedzieć, i wejściem w ten taki świat wina i polskiego wina, i Hibernal stał się od początku Twoim takim znakiem rozpoznawczym. No tak, tak, tak. Dlatego teraz sporo nad tą odmianą pracujemy, żeby, żeby to. Ta nasza rozpoznawalność, naszego hibernala, jakby szła też zawsze w parze z, z nowymi rzeczami, z ciekawostkami, żeby poziom tego wina rósł. E, także no tutaj droga jest pewnie nieskończona. I to wszystko przypomina, jak powiedziałeś, gonienie króliczka. Nigdy nie jesteś zadowolony. Nie, to nie tak, że nigdy nie jestem zadowolony. Uważam, że choćby 2019 to był niezły rok, ale, ale w kontekście wszystkich planów e, architektonicznych, tutaj przeprowadzki winiarni, e, w, m, takich jakichś rzeczy też troszkę z, związanych z, z historią i z, jakby z estetyką całej wioski, a oprócz tego produkcja win, produkcja szampanów, jakieś e, wiele rzeczy, które wymagają lata pracy. E, uwielbiam takie projekty. Uwielbiam Lubię wiedzieć, dokąd zmierzam, i, i to nie, efektu czy nagrody nie muszę mieć za, za rok czy pół roku. Spokojnie mogę na nią poczekać dekadę. Patrząc na to, co robiłeś po drodze, trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy: że nie zamknąłeś się tutaj w Jakubowie, nie chowasz do walizki tych wszystkich swoich doświadczeń, tylko tak naprawdę bez problemu podzieliłeś się co najmniej w dwóch miejscach i pomogłeś. No, no jasne, to, to jest więcej niż dwa miejsca, chociaż teraz powoli sytuacja się klaruje i, i raczej zostanę z jednym dodatkowym, dużym kilkunastohektarowym projektem, nad którym pracuję już już kilka lat i, i zrobiłem tam pierwsze wina. Temat dopiero będzie się jakby pojawiał na rynku, przygotowujemy się, to na to można jakby patrzeć dwojako, no bo jedni powiedzą, że dzielę się doświadczeniem, a dla mnie to zbieram te doświadczenia dalej, a dzielę się tymi doświadczeniami, które miałem, które zdobywałem pięć. 6 lat temu. Ja w miejscach, w takich miejscach jakby zwiększam tempo tej nauki, no bo skoro e, zrobiłem w trzech winnicach rocznik, to znaczy, że no, nauczyłem się trzy razy więcej niż zrobiłbym e, to wino w jednym miejscu. Także to jest dla mnie, nie, nie mam w żaden sposób poczucia, że nie wiem, karmię swoją konkurencję, bo, bo ta konkurencja tak czy siak by powstała, też by się rozwijała, też robiłaby dobre wina i to by się zadziało e, ze mną czy beze mnie, także już wolę płynąć razem z tą falą bardzo dynamicznego rozwoju winiarstwa i, i jakby testować różne teruar, różne siedliska, różne odmiany, no i jakby coraz szerzej patrzeć na to polskie winiarstwo. I myślę, że na tym etapie rodzina Mazurków i Marcin Furtak na pewno są wdzięczni. No i cieszę się bardzo. Powiem szczerze, że medale, które zdobyły wina z Wincy Silesian w, w pierwszym roczniku, czy, czy medale Mar Marcina Furtaka, cieszą mnie często e, tak samo bardzo, albo momentami nawet bardziej e, niż moje, bo, e, bo to pokazuje, przez wiele lat twierdziłem, że nie ma co mnie chwalić, bo możliwe, że całą e, jakby jakość zawdzięczamy temu, co to posadził i gdzie posadził, I, i takie medale z Win, które pomagałem gdzieś tam robić pokazują, że coś tam tej jakości trochę też leży po mojej stronie, nie tylko po stronie dobrego siedliska. Dobre siedlisko, talent i pasja nie wystarczą, gdy się nie ma wsparcia w trudnych chwilach. Michał w każdej chwili i w każdej sprawie liczyć może na swoją mamę. Bożena Pajdosz za synem skoczyłaby w ogień, jak to każda mama. Siedzimy w winiarni. Twojego syna. Um, przypuszczałaś kiedyś, że będziesz stanowiła ze swoim synem taki tandem, um, i że zostaniesz winiarką? O winiarko to może za duże słowa, bo ja, jak to przysłowie mówi, ja to tylko sprzątam, yy, ale no na pewno nie wyobrażałam sobie, że będziemy robić wino, yy, ale zawsze miałam świadomość, że, że, że rośnie z niego człowiek, który będzie robił coś, nie, coś nietypowego, coś, coś nietuzinkowego, yy, od, od najmłodszych lat był pełen pasji, yy, początkowo miałam wrażenie, że ma słomiany zapał do wszystkiego, ale... Z czasem się przekonałam, że to nie jest słomiany zapał, że to jest to, to jego umiłowanie do robienia ciągle nowych rzeczy, ciągle, ciągle czegoś nowego, ciągle czegoś innego. A winiarstwo jest taką dziedziną, że nie zmieniając branży można robić ciągle coś nowego. Ale ty też masz swoje pasje. Jesteś pisarką. No, pisarką to wielkie słowa, zbyt wielkie, ale, ale rzeczywiście lubię, lubię, czasami mi się przydarzy coś, coś, coś napisać. Wydałam zbiór opowiadań, wydałam powieść, czasami zdarzy mi się jakąś poezję popełnić. Wszystko to są takie, takie jeszcze bardzo amatorskie próby, ale przynoszą dużo frajdy. Podobają się niektórym, także co prawda brakuje na to czasu, bo, bo winiarstwo jednak pochłania, pochłania 100% naszego czasu. Zimą troszeczkę, troszeczkę jest, jest luźniej, więc zimą można sobie coś tam stworzyć. Ale to takie no, wydawałoby się proste życie, bo żyjecie na wsi, robicie wino no to jest chyba dla niektórych taka wymarzona sytuacja właśnie żeby tworzyć szukać inspiracji no tak, tak, bo wieś zawsze, zawsze jest blisko natury. Ludzie wrażliwi na piękno natury widzą to, czują. Zresztą, no sam fakt, że ucieka się z, z miasta na wieś, tak jak my to zrobiliśmy, już pewnie świadczy o jakimś takim zapotrzebowaniu na życie, jednak w innym klimacie nie w betonie, nie w kieracie na jakimś etacie, tylko, tylko jakiś. jakiś jakąś inną tą codzienność sobie wymarzyliśmy. Mhm. Michał wiele nam opowiadał właśnie o, o ojcu, twoim mężu, który zapoczątkował, tak, całą, no można powiedzieć, dynastię. No bo Michał jest jakby już drugim pokoleniem Winiarzy, prawda? Jesteście teraz w dwójkę i bardzo pomagasz Michałowi. Jaki jest podział obowiązków? No generalnie szefuje Michał tu, tu, tu nie ma żadnej dyskusji co do tego. On, on jest motorem napędowym. Ja w zasadzie robię wszystko, co, co, w czym mogę tylko pomóc. Nie zrobię dobrego wina, bo nie mam do tego talentu, ale, ale rzeczy takie, kto, których winiarzy nie lubią typu dokumentacja to, to, to w tym mogę go wyręczyć. Pewnie, pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak wiele jest obowiązków takich niewiniarskich, ale związanych z winiarstwem. Trzeba. Sama sprzedaż, pakowanie paczek, uprawa, uprawa winorośli. No nie da się zrobić jedną parą rąk. Także każdemu trzeba wytłumaczyć, za każdym trzeba. Podejść, sprawdzić, czy dobrze robi. Bardzo fajne jest, właśnie kiedy się, kiedy się pracuje razem z pracownikami, wtedy, wtedy widać, czego mogą nie rozumieć, co robić źle, widać, jaka odmiana, jak się zachowuje, na no, co trzeba zwrócić uwagę przy, przy, przy danym zabiegu pielęgnacyjnym. No i te wszystkie rzeczy robię ja, bo dzisiejszy polski winiarz jest taką trójcą świętą. Ja zawsze wszystkim naszym enoturystom opowiadam, że jest trzech patronów winiarstwa, bo tak są właśnie taki, taki był kiedyś podział. Jeden patron jest patronem winoogrodników, czyli tych, którzy uprawiają winorośla, drugi patron winiarzy, czyli tych, którzy robią wino, i trzeci patron właścicieli wini, czyli tak to było kiedyś rozgraniczone. W tej chwili każdy polski winiarz jest, spełnia te wszystkie trzy role i więc ma trzy razy więcej obowiązków i, 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 i trzeba ich odciążyć niestety mhm. trochę. Michał powiedział nam, że Jakubów to jest jego, że on wie, że to jest jego miejsce na Ziemi, że on już nie musi szukać. Czy Jakubów też jest takim Twoim miejscem na Ziemi i że już nie musisz szukać? Tak, 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 zdecydowanie tak, z tym, że no ja z racji, z racji wieku i doświadczeń życiowych wiem, że nie zawsze to jest tak, że szukamy, czasami życie nas różnie rzuca, I, i, ale mam nadzieję, że, że, że mój los nie każe mi już nigdzie indziej żyć, mieszkać, bo rzeczywiście to jest wieś, w którym zakochaliśmy się, zresztą nie tylko my, każdy, kto tu przyjeżdża i się osiedla, momentalnie się Kochuje w tym miejscu i no coś jest w tym miejscu, ma potencjał, ma jakąś dobrą energię. A tak naprawdę z winnicy, z wzgórzu, na których jest położona, widać tę nowoczesność, która was otacza, bo wieś jest stareńka, no 911 rok czasy mieszka pierwszego, no to naprawdę robi wrażenie. Malutka wieś, pełna domków z czerwonej cegły, no, sanktuarium, do którego pielgrzymi przychodzą. I, a dookoła nowoczesność, i to taka no, okrutna nowoczesność okrutna kopalnie. Huta miedzigłogów widziana z winnicy. Od niedawna w krajobraz wpisują się wiatraki, których jeszcze nie niedawno, parę lat temu Wojciech Górecki malował naszą winnicę i z miejsca właśnie, gdzie, gdzie ustawiał swoje sztalugi, teraz, teraz widać te wiatraki i, i ostatnio mu pokazywaliśmy właśnie, jak, jak spaskudził się nam krajobraz trochę. No a ale są pewne rzeczy, które są konieczne, na które się trzeba godzić. I no, przemysł jest potrzebny, daje ludziom pracę i wiele innych rzeczy, także trzeba, trzeba umieć się z tym pogodzić, jakoś to wypośrodkować i nie widzieć w tym tylko zła. Mówiłaś z błyskiem w oku, przyznam, o pracy, o pracy na winnicy, ale czy są takie chwile, że. Idziesz w to miejsce do winnicy, bo ona jest w ogóle przepięknie położona. Siadasz sobie pod tym dębem, czy na jednym wzgórzu, czy na drugim i po prostu podziwiasz? Brakuje na to czasu, ale, ale pra, no, praca na winnicy jest dosyć ciężka, więc zawsze jak się kończy rządek, to zawsze jest te pięć minut, kiedy można właśnie poleżeć, popatrzeć w niebo. Posłuchać ptaków, bo tam jest nie, nie, niesamowita ilość ptaków. Zawsze mi się to kojarzy ze zgiełkiem wielkiego miasta, bo tak jak w dużym mieście nie słyszymy tego hałasu, musimy przestanąć zwrócić uwagę na różnorodność tego hałasu. Tak samo jest właśnie z, z, z ptactwem na Winnicy, że jest tego taki ogrom, ale musimy właśnie się zatrzymać, posłuchać, popatrzeć. Bożena Pajdosz. I Michał Pajdosz, i ich winnica w Jakubowie. Warto spróbować win, które Michał tworzy, bo jest to winiarz, który się dopiero rozkręca. Michał dołączył w tym roku w ramach projektu Poznaj Smak Gruzji do polskiej ekipy spod znaku Kwevri. Właśnie wrócił z Gruzji, gdzie podglądał pracę tamtejszych winiarzy i zastosowanie tej tradycyjnej glinianej amfory w procesie produkcji wina. Jego kwewri już czeka w Jakubowie. A my czekamy na kolejne wino z jego ręki. Na to długo macerowane orange wine z przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Ale znając Miśka, warto uzbroić się w cierpliwość. Jakubów właśnie dopisuje swój kolejny rozdział w Księdze Historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Wszystkie odcinki znajdziecie na stronie www.radiokulinarne.pl Bądźcie z nami blisko. Zapiszcie się do naszego newslettera. Obserwujcie nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dzielenia się opiniami. Zostawcie swoją recenzję w Apple Podcast lub w innych aplikacjach, w których będziecie nas słuchać. Radio kulinarne. Podcast dla tych, którzy kochają smaczne i zdrowe życie, tak jak my.